Cześć, witajcie moi drodzy, z tej strony jak zwykle Pan Dolar, a to kolejny materiał z naszej serii Zagrajmy w Red Dead Redemption 2. Jak widzicie, zostało nam tu na razie ostatnie zadanie fabularne. Mamy też dwie aktywności poboczne, czyli ryby z kieranem i napad na Diligence z Sennem, czyli nowa aktywność, którą odblokowaliśmy w ostatnim odcinku. Więc dzisiaj dla odmiany znowu, żeby tak przeplatać, pójdziemy sobie na ryby z kieranem, bo to powinno być szybkie, a potem zrobimy ten napad na Diligence, a jak zostanie czasu, to ruszymy jeszcze ten wątek główny. Także zapraszam oczywiście do oglądania i zagadajmy do kierana. That's very funny. Yes, very funny. I saved your life, and now you torture me. Ho, ho. Shut up. Do you want to go fishing with me? I found an interesting spot. We'll do well. I'm not a great fisherman. But I am. I'll teach you something. We come? Sure. No dobra, pojedziemy. Ja mówiłem, że nie przepadam za tym wędkowaniem, ale liczę tutaj na to, że coś się ciekawego może zadziać i dlatego właśnie się na te ryby wybierzemy. Okay, follow me. I know a great little fishing spot. Jak się nie zadzieje, to zawsze złapię parę rybek, które będę mógł potem opylić w razie czego, albo zjeść. Także Kieran, prowadź. Who'd have thought it? Wasn't that long ago I was tied to the back of your horse while begging for mercy. Now we're off fishing together. How do you know I ain't just looking for a good place to drown you? Because I saved your life, Arthur. You keep saying that, but I save your life every day I don't kill you. So we are more than even on that front. Come on, you don't mean that. You better believe I mean it. Now where's this spot? Not much further. No, z Kieranem rzeczywiście mieliśmy tu niezłe zadargi, kiedy chłopaki chcieli jajca odciąć, także to pamiętamy jeszcze w poprzednim obozie, jak byliśmy. To, że to tutaj? This is the place. Some beautiful smallmouth here. Bass? Sure. This strip of shore looks perfect. Przedmioty, weźmy wędkę. Łów ryby wzdłuż plaży. Zobaczmy. Będziemy łowić w takim razie. Patrzę jeszcze, czy dobrze się nagrywa, także na spokojnie myślę, że możemy łowić. Jak się to łowiło? I pójść, aby zarzucić, ok. You get many bites there, O'Driscoll? I ain't an O'Driscoll. I told you fellas 100 times. I'd only been with them a couple of months. I was just a runner, helping out with the horses mainly. Bottom rung of the ladder. And to think that was the high point of your career. Comb goes through men like cigars. They ain't like you folks. You barely knew my name. I'm more Kieran Vanderlyn than Kieran O'Driscoll at this point. Honest to God. Mostly I'm Kieran Duffy. I hate to break it to you. But I ain't sure Kieran Vanderlyn is gonna stick. There you go. Not too fast, you could break the line. Dobra, zobaczymy, czy w końcu się uda. Muszę ją opanować. Jest, mamy. Taka mała rybka, tak się rzucała, nie mogę. Złowione basy niebieskie, 1 na 3. No, zachowamy oczywiście. Brak przynęte. Jak się zmieniało przynęte? Wybierz przynęte. Aha, tu mogę. Niech będzie przynęta z sera w takim razie.
Kontynuuj rybobranie z Kieranem. So, you think Dutch trusts me now? That's a good one. What? Not in the slightest, my friend. I can't win. I promised loyalty, he says, but you wasn't loyal to Colm. If I say I ain't got no allegiance to nobody, he says, how do I know you won't turn on us then? I don't know what you want to hear. I'm trying hard to feel sorry for you, but somehow I just can't manage to. What in the world? Arthur, are you seeing this? The feather's naked as a jaybird. Is that why you like this spot? My lord. There's somebody who needs to go to confession. Hey, watch the line! Oh, hey! I nearly gulped down a minnow. Sorry, fellas. Didn't see you there. Why don't you take a break? Come on in. The water's wonderful. You here for some fishing? We hope to. You haven't scared them all away, have you? Oh, just so you fellas know, there's some real big ones over that way, like this. Well, I better keep the blood pumping. Hope you gents catch something. Yeah? Tulipki pływają przy nas. Thanks. I know where that is. Come on, let's go. Dobra, to jedziemy, tak nam powiedział. Zobaczymy, czy naprawdę są tam takie duże ryby, bo te wędkowanie na razie to mi tak wyszło, że jedną rybę złapałem. This is the place that naked fella was talking about. No zobaczymy, czy będzie lepiej z tej strony. Did you see that amazing bluegill? Sure. That got you real excited, huh? Come on, Arthur, let's walk down to the beach. Hope we link. Odkryto lokalizację legendarnej ryby. Mapa zaktualizowana. No jest, rzeczywiście, rybka. Przyciąga pospolite mniejsze ryby. Przyciąga pospolite mniejsze ryby, tak jak basy. No dobra, weźmy ten ser. If you don't cast a line. So who taught you how to fish? My pappy, mostly. I lost my mammy and pappy when I was young to cholera. Your mammy? Like I said, I was real young. After that, I was on my own pretty much, but I knew horses and fishing. Well, just think now, you'll never be alone again. No złapie się tam coś kiedyś. No ja mu trochę współczuję mimo wszystko i uważam, że nie jest zdrajcą, nie? Miał wiele okazji, żeby uciec z obozu i nas wystawić, a... Did you hook him, the big one? I don't know. Don't feel like much of a fighter. To nie jest niestety ta wielka, ale 800 gramów, czyli faktycznie większe niż tam. Tu ją widzę, że... Że ona sobie tu skacze, więc tu by trzeba było zarzucać.
Ale może nie aż tak płytko. So bad. At least you ain't tied to a tree. I'm still a prisoner, Arthur. I can't step outside camp by myself for a second without being terrified one of Combs' boys gonna come pick me up. When I'm in camp, I got Bill and Sadie whispering in my ear all the time how they're gonna kill me in my sleep. It's like living in a nightmare. Christ. If I'd known you were gonna moan this much, I'd have never have said yes to this. No nie masz lekko, stary, nie powiem. No ale ktoś musi mieć ciężko, żeby ktoś inny mógł mieć lekko, nie? Teraz korzystamy z chwili, żeby wędkować i tym się nacieszmy. On chwilą spokoju od... No nie, 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 łapią, łapią. Dobra, mam ją. No, skończ się rzucać, rybu. No, that's not it. No niestety, tym razem znowu nie ta duża. Szczupak czarny, co ciekawe. Pytanie, ile... We need better bait. You might want to see if the stores around here sell anything better. I think I'm gonna head back to camp, Arthur, if that's okay. Sure. Go on, I'll see you later. Czyli co, na razie kończymy nasze wędkowanie z Kieranem. Okay, fella. Nie udało się złapać króla ryb. Ale misję mamy zaliczoną chyba, mam nadzieję. Można by kupić w lokalnym sklepie przynęty i złapać tą legendarną rybę, tylko czy mi to jest potrzebne? Chyba nie. No ale przynajmniej na plus tej misji, że trochę zobaczyliśmy stanowisko Kierana, że mimo, że minęło sporo czasu, to dalej nie jest u nas mile widziany i nie bardzo może się wychylić poza obozowisko, bo mogą go dorwać od Riskole, także no przykra sytuacja, no chłop ma niesamowitego pecha w życiu. Dobra, idziemy się przespać w takim razie, na razie. O tu widzę, $5 wpadło do naszego budżetu obozowego. Więc spoko, widać, że ludziska pracują tutaj nad budżetem. Abym mógł wpłacić część pieniędzy do budżetu, ale się boję, że po przeprowadzce one by zniknęły, więc wolę je przetrzymać do następnej przeprowadzki, o ile taka będzie, no ale wydaje mi się, że tak. Po prostu przy następnym rozdziale. Prześpimy się do poranka, żebyśmy już mieli jasno i wtedy weźmiemy się za tą drugą misję poboczną, którą tu mamy. Bo dziwne, że nie wyskoczyło nic na zasadzie, że wiecie, misja z Kieranem zakończona. Dobra, chociaż tej misji z Senem obecnie nie widzę, także weźmiemy się za to. Chociaż może dlatego, że jest jeszcze wczesna godzina, no ale dobra. Tą misję z Senem na pewno sobie zrobimy, to się nie martwcie, nie? Ale po prostu nie będę skipował ani czekał, po prostu wezmę się od razu tutaj za misję główną. I zobaczymy, co z tego wyjdzie. Tutaj nasze kurki. Kompendium zaktualizowane. Dobra, zagadajmy w takim razie. A to z tobą mam pogadać.
with you, Morgan. Aha, czy to który to kurde? What is it? We got something cooking you might be interested in. Am I gonna like the sound of this? Been cooking since Horseshoe, but you went and kicked up all that commotion in Valentine. Now, we was preparing to rob the bank there until you got involved in all that nonsense, and I don't know, I just feel like it's unfinished business. That wasn't my fault. It was just one of them things. How come every time I get in trouble, I'm called a fool and an idiot? But when you get in trouble, oh, it's just one of them things. It's a good point, Arthur. A very good point. All right, well, what do y'all want me to do? Hit the goddamn bank with us. Będziemy obrabiać bank, no może być grubo. You really think it's worth going back there? Four of us can hit the bank easy, but I ain't gonna lie to you. There will be law if we linger. And if we're serious? No, just local boys being rounded up and pressed into action. Meaning? If we go in quick and quiet, we can hit it just fine. If there's four of us, I mean. Y'all think it's worth the risk? It's a bank, Arthur. So? Is the take good? According to the fella I met, yes. It's the end of the stock sales. Plenty of money and plenty of people milling about. Okay, I suppose. Szczerze, napadu na bank chyba jeszcze nie robiliśmy. Jak robiliśmy, to nie pamiętam. Okay. So, Bill, this better be good. It is good. We put a lot of research into this one. I hope so. Mr. Morgan. Tylko czy nie będzie z tego kłopotów? That man, the debtor, Thomas Downs, apparently he's dead. Dead? Huh. Well, no, he didn't seem very well. His wife. I believe he has a wife and child. She will assume the debt, of course. Of course. Then you can head up there and collect. We lent them a lot of money. Okay. Gentlemen, let's go rob ourselves a bank. What's the plan then? Oh, well, we're gonna send Karen on in ahead as a distraction. Then we're just gonna rush on in afterwards. Just a small bank in a little town. Nothing that big in way of security. We just need to bring you along as a insurance policy. Yeah, that sounds about right. All right. Follow me. Yeah. Dobra, no to ruszamy w takim razie. Obrobić bank, ale widzę, że Strauss znowu chce, żebyśmy odzyskali jakieś długi. Tym razem od kobiety i dziecka, także powiem wam, że to może być ciężkie. Jeszcze nie wyobrażam, żeby Arthur lał jakąś tam kobietę, która jeszcze ma dziecko, nie? Jones ahead to the bank. They won't recognize her. I'll show you boys how it's done. What are you thinking this time? I don't know. Fellers always like the lost little girl, but nobody plays a drunken harlot quite like me. Nita should work. Once he's got them distracted, we'll move in. When I was scouting the place the other day, there was only a couple of guards. We deal with them and any customers who are feeling brave. And you always fancy yourself as the vault man, right, Arthur? Now I see why you brought me. Hey, I'm more than willing. Nah, best I do it. Oh, and did Dutch tell you I've also been cooking up some deals with them gray boys? What? No. What kind of deals? See, you don't realize, more. No właśnie, nic nie wiemy. Looking for some extra security. Yeah, I'm sure they are. Could be something in it for us. Well, just be smart about it. Got a lot of irons in that fire right now. Yes, I know, Morgan. No zobaczymy, jak wyjdzie ostatecznie. Ale fajna informacja, w ogóle teoretycznie nie związana z tą misją, a jednak daje nam dużo do myślenia. Town and not hit the bank? That's downright pathetic. I guess we went a bit beyond working it. We shot the place to hell. You did, Morgan. Not me. I played it cool up there. Couple of punch-ups,
dealt with some old Driscolls. Ah, is that right? Like I said, you mess up, it's just one. Dobra, przyszykujemy sobie broń od razu. Ale tak jak mówię, napadów na bank chyba nie mieliśmy. I to może być dość ciekawe. Ile z takiego banku się wyciąga? No myślę, że z 2000 dolarów na spółę, wiadomo, z gangiem i z resztą tutaj ludzi. Zobaczymy, co tam jeszcze powie. Rob Cornwall's train. We shoot a heap of his men in Valentine. We rob his stagecoach. This is just dawning on you now. And now, we're going back to the one place he knew where to find us. That's the genius of it. Folk never look at what's right under their nose. I ain't sure that's always true. What's happened to you? You're getting real nervy in your old age. The last few weeks have. Forget about Cornwall. He can't have many men left at this point. Got a bit hairy in that barn, but we all walked away fine from that. Didn't walk away with much. If four of us could deal with them in Valentine, and four of us could deal with them after the coach robbery, I ain't too worried. If you say so. No teoretycznie tak jest. We need to move quick once we're in Valentine. I'm sure they ain't forgotten us. Of course. In and out. Dutch is gonna love this. No, zaczął mi się spodobać, jak wszyscy przeżyją i przywiozą łup, nie? A nie jak się... Jak ktoś tam zginie, nie daj Boże. Dobra, w sumie możemy te młotowy wziąć, mogą się przydać. Rozumiem, że już jesteśmy przy Valentine, dokładnie. No ale na pewno nas tu pamiętają po tej rozróbie, którą zrobiliśmy. Także naprawdę trzeba wjazd i wyjazd. Powolutku wjeżdżamy. No Valentine dobrze pamiętamy. Pierwsze miasteczko, do którego trafiliśmy po zejściu z gór. Tu jeszcze się uczyłem całej tej gierki, całej mechaniki. I teraz już myślę na tym etapie, radzę sobie przyzwoicie. No sami możecie ocenić, możecie mi napisać w komentarzu. Good morning. Hello. Hey friend. Okay, let's leave the horses here off the main drag. Hold! All right, gentlemen, here we are. Okay, get ready. Ej, halo, bo ja se moich broni nie wziąłem. Jezu, nie! Kuźwa, co teraz? Jak mam tego mołotowa w ręce. Mogę go jakoś wypieprzyć stąd? O. Bo ja bym chciał jednak wziąć sobie moje spluwy, nie? No patrzcie, normalnie no jakieś to... Poklep, każ uciekać, pokaż informacje. A jakbym chciał broń wziąć? No dobra, trudno. Widocznie mam nie brać w takim razie. I z samym rewolwerem.
We never decided. Is it lost little girl you want, or the drunken harlot? Może zagubiona dziewczynka będzie lepsza. I think I'd like to see the little girl lost. So even you long to save the fallen women, eh, Arthur? You break my heart. You really do. Dobra, zaczynajmy więc operację. Good luck, gentlemen. We got this. Ale nie obchodzi mnie te kompendium, proszę mi to wyłączyć. Okay, we're going. No, hold on. Wait till she's gotten real dead. Get your goddamn hands up! Go. This is a goddamn robbery! Nobody move! No, Erna! Nobody move! Don't make us hurt you! Here! Unlock the door! It's unlocked! We're good! Oh! What do you think we're here? Come on! Open the goddamn vault! Open it! How's it looking? Are you in? Nearly. This son of a bitch needs to get a move on! Okay. Okay. Too goddamn slow! Wydaje mi się, że gra specjalnie na zwłokę. No wreszcie. Someone come make sure the shoot behaves himself in here. Come here. Lock boxes now. The manager does that. God damn it. Now what? Guess I'll crack them or blow them up. Keep an eye out. I'll be as quick as I can. Yeah, I think I should be able to crack these. All right, but you better be quick. You shut the hell up and stay still. Spróbujmy. Pierwszy save otwarty. Powinniśmy dać radę. Tylko pytanie ile, tam widziałem 3200 łupu, także nieźle jak za jeden save. Sumie mogę to robić szybciej z tego co widzę. I Artur i tak złapie tą cyfrę.
That's another one cleared. This is looking good. How much longer? Nearly there. Sorry, partner. Shit, hurry up! I heard, go on! No moglibyśmy to wysadzić i na pewno byłoby szybciej, tylko zbiegłoby się to całe Valentine, a przecież nie o to nam chodzi, nie? Chcemy zebrać łupy i uciekać. I może się uda faktycznie bez większej zadymy. O ile coś się zaraz nie odwali. Gentlemen, hurry! We seem to have some company. Oho. Niedobrze. Czyli nie obejdzie się bez strzelaniny. Szybko się uleczyć. Miałem tu gdzieś, o, to. Dobra, spadamy jak najszybciej, bo się zrobiło gorąco, bardzo gorąco. Poszukiwany żywy lub martwy, także. Znaczy, że jest bardzo źle. Tu już widzę, że jadą następnie. Po lewej jeszcze widzę i po prawej, że będą zjeżdżać na nas, no właśnie. Następny załatwiony. Ale przed nami już widzę kolejnego. Przynajmniej na mapie, no tak, już tam jedzie.
Byle się tylko udało uciec przed tymi wszystkimi łowcami nagród, bo naprawdę jest ich tu sporo. No i jak zwykle narobiło się zamieszania. Nie mogło być za spokojnie, nie? Liczyłem, że jak ukradniemy bank po cichu, to właśnie unikniemy czegoś takiego. Na szczęście się udało, akurat pociąg przejechał. Uff. Stupid and dangerous. Thank you, Bill. We're alive and we're paid. Yeah. I don't see the problem. Yeah, and that is the problem. Bill, this is a very good take. That you'll be happy, even if it did come with a heap of trouble. Ah, it was fun. Maybe you're right. Now, go on, get out of here. No, łup całkiem solidny mamy, to nie powiem. Directly back to camp and make sure you ain't followed. Aha, bo ja miałem do tej babeczki zajechać. No właśnie, dla tego strausa całego. I odebrać od niej dług. Więc teraz co zrobimy, widzę już bezpośrednio. Chociaż pamiętam chyba, który to był gościu. I nie wiem, czy nie, byśmy nie skopali jej wtedy męża, także no, raczej nie będzie przychylnie nastawiona. Tym bardziej jak się dowie, że mamy tutaj interesy do niej, a mianowicie odebranie długu po mężu, który nie żyje. No grubo, bo ja może taka... Szczerze to wolałbym tam nie jechać, nie? To tak się dziwnie czuję teraz z tym. No to był ten chyba rolnik taki, co tam na polu robił, ale nie chciał oddać kasy i żeśmy go wtedy skopali i sami wzięli z domu, co tam było wartościowe. Dobra, skorzystajmy sobie w takim razie z cygara. Papieros? Nie mam cygara żadnego? Chyba nie mam, niestety. No więc dobra, no skorzystamy w takim razie ze zwykłych fajeczek. I trudno. Już to też daje sporo. To użyjmy tego w takim razie. No i zajedziemy tam jeszcze, skoro musimy, żeby misję wykonać, no to zróbmy to. Odpuściłbym jej te długi, tak szczerze, jakbym mógł, zapłaciłbym z własnej kieszeni. Szczerze, kobieta się dość wycierpiała. Ale jest tu jakiś facet, to dziwo. Piesek jest. I nearly paid off what was owed. Your husband knew the rules when he took that money. Now, I'm real sorry about the way things turned out, but he had a choice. Ain't my fault about the way the world is. He didn't have a choice. He was good and he did good. There wasn't no choice in that. And you've as good as killed him yourself, and don't kid yourself. You had a choice. You speak as if killing were something I cared about. You ever wonder about eternity? You should. I hope it's hot and terrible, Mrs. Downs. Otherwise, I'll feel I've been sold a false bill of goods. Now, please, give me that money. Either you got a lazy eye or lack of respect. Which is it, boy? I ain't got no lazy eye. No respect for the likes of you. Well, maybe when your mother's finished mourning your father, I'll keep her in black on your behalf. You think on that, boy? Well, maybe you shall, sir. And maybe other events will transpire. No tutaj młodemu się nie dziwię. Vengeance is an idiot's game. Ah, Mrs. Downs, thank you for your punctuality. It's next to godliness, isn't it? That's cleanliness. I'll have to take your word on that. Good day.
No i odebraliśmy w takim razie dług. Ale czy nas to satysfakcjonuje? Wątpię, szczerze mówiąc, przynajmniej mi osobiście. W tej jednej sytuacji tutaj czuję się akurat trochę taki winny, no ale nic innego nie dało się zrobić tak naprawdę, nie? Jak Artur też mówi, no gościu wiedział, na co się pisze, nie? Całkowity łup 20 tysięcy, Jezus Maria. Twój przydział 2700. Ile ja mam pieniędzy teraz, Boże? Widzicie to? 3800. Ja pierniczę, jesteśmy bogaci, nie? Naprawdę. I mamy znowu ryby. Wędkowanie Javier. I napad na Diligence Bill. Mikach Bell. Chcę z tobą porozmawiać, okej. Okay. Ale to już wszystko zrobimy sobie w następnym odcinku, bo ten ma już ponad 40 minut. Także ja wam dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że się podobało. Zostawcie łapkę, zostawcie suba na kanale i widzimy się w tych kolejnych materiałach. Hej ludziska, piona.